w końcu ta drużyna musiała zapunktować, bo stać ich na to. Także no wiadomo, przyjeżdża mistrz Polski, to nie był łatwy mecz dla nas, ale daliśmy radę. Myślę, że nikt się chyba nie spodziewał takiego wyniku i pokazaliśmy pazur na torze i po prostu to, na co nas stać, i tak powinniśmy jechać od początku roku. Zawsze podchodzę do meczu, że my ten mecz chcemy wygrać, że wygramy. Dzisiaj akurat był ten dzień, który to, ten moment, kiedy to się spełniło, w końcu można wyjść ze stadionu ze śmiechem na twarzy, pojechać, coś zjeść fajnego i pogadać z drużyną. No wiadomo, jeżeli cała drużyna idzie, to fajnie to wygląda. Wiadomo, że wtedy nie trzeba robić zmian, nie trzeba też sztukować, można powiedzieć tak, żeby ten wynik jakoś wyciągnąć. Także tutaj nie było żadnych zmian. Fajnie też, mówię, ustawiony ten skład był i też no, dużo pracy też było z komisarzem, bo bocznie się przyglądał naszej pracy przy torze, także, ale chyba wszystko było w porządku, nikt nie narzekał, także wszystko jest okej. Myślę po prostu, że coś znalazłem i że będę zawodził w kolejnych meczach i będzie tylko lepiej. Cieszmy się dzisiaj do 24, wygraliśmy mecz z mistrzem Polski. Wszystko idzie w dobrą stronę i walczymy o utrzymanie Ekstraligi, a może nawet coś więcej. Myślę, że zaczęliśmy rozmawiać. Te porażki, co były wcześniej, wyciągnęliśmy z tego wnioski, mamy jakąś bazę na ten tor. Trener też już wie, co potrzebujemy. Jak też już nawet on poznał nasze silniki, co po pracy, jak to ma wyglądać. Jesteśmy drużyną w całości dzisiaj i jak to utrzymamy, to myślę, że ta drużyna będzie walczyć o najwyższe cele, bo nas na to stać i wielokrotnie to powtarzałem, a dzisiaj to daliśmy jasne o to sygnał. No myślałem, że ten bonus uciekł nam troszeczkę w tym 12 biegu, ale później też miałem taką chwilę, kogo puścić w 14. Czy Fredrika, czy Władima. I Władim jechał dwa razy z czwartego i dlatego go postawiłem na czwarty tor, bo wiedział, jak to pole chodzi. I Gleba na drugie i mi się wydaje, że to był ten punkt, który dawał szansę, bo wiadomo, Bartek jest bardzo szybki i trudno było z nim wygrywać dzisiaj, ale myślę, że 3-3 było w 15 realne i tak się stało. Myślę, że przestaliśmy się w zespole dzielić się na lepsi i gorsi zawodnicy, tylko jesteśmy teraz drużyną i jedziemy na jednym wózku. No na pewno wpłynie to lepiej na drużynę, ale wiadomo, jesteśmy dalej w bardzo trudnej sytuacji i wiemy o tym, zdajemy sobie z tego sprawę, także dalej pracujemy, trenujemy i przygotujemy się do kolejnych meczów. Czuję się bardziej zły, że nie wygrałem tego biegu. Chciałem wygrać. Gratulacje dla Barka za ten bieg. Dałem z siebie dużo w tym biegu, ale obejrzę sobie powtórki ładnie i zobaczę, gdzie, co i jak popełniłem błąd. Bartek też jest człowiekiem i z nim można wygrać. Na pewno już było lepiej to troszkę z Wrocławiem, ale takie mecze to rzadko kiedy wychodzą, wiadomo. Jest to mecz przeciwko swojej drużynie. To jest bardzo ciężki mecz. Też Wrocław jest bardzo mocny, także ten mecz można szybko o nim zapomnieć i tak właśnie byśmy porozmawiali i mówię, żeby coś zrobić w następnych meczach. Na pewno pomogło mu to nasza rozmowa, treningi, także Gleb się przygotowuje. Chce pomóc drużynie i cały czas jest w drużynie na pewno i będzie mocnym zawodnikiem. Adrian w moim teamie jest takim moim mentorem i też trenerem odnośnie techniki. Pomaga mi obierać ścieżki, pomaga mi powiedzmy, też służy pomocą przy ustawieniach sprzętu. Sam jeździł, więc wie jak to jest i naprawdę zawsze mogę liczyć na jego pomoc.